Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy sposoby na tekst w DaVinci Resolve. Zapraszam! W Waszych produkcjach filmowych bardzo często mogą przydać Wam się umiejętności edytowania tekstu. Możecie wykorzystać je m.in. do tworzenia tytułu, opisywania poszczególnych scen lub postaci. DaVinci Resolve daje Wam praktycznie nieskończone możliwości w tym zakresie, a jedynym ograniczeniem może stać się Wasza wyobraźnia. Dziś pokażę Wam trzy sposoby na edycję tekstu. Jednak zanim do tego przejdziemy, ja jestem Jarek i na tym kanale robię dla Was krótkie tutoriale z DaVinci Resolve. Jeżeli interesuje Cię ten temat, nie wahaj się ani chwili dłużej i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz przechodzimy już do DaVinci Resolve i startujemy z pierwszym sposobem na tekst. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w DaVinci Resolve, startujemy z pierwszym pomysłem. W zakładce Edit zaimportowałem już wcześniej klip, na którym będziemy pracować. Pierwszym krokiem będzie dodanie napisów, Effect Library, Text Plus. Wrzucamy je na nasz klip, przedłużamy, aby były tej samej długości. Mamy coś takiego, klikamy w te napisy, górny prawy róg, inspektor. Piszemy, jak byśmy chcieli, żeby wyglądał nasz napis. Ja zrobię to. Zrobię to tak, może tam to w dwóch wierszach, zmienimy czcionkę taką, zwiększymy odrobinę mniej więcej tak. Ja jeszcze opuszczę trochę to, żeby nam było może łatwiej to maskować. Opuściłem to trochę, ponieważ jak byłoby to wyżej, zahaczałoby to włosy i byłoby to trudniej maskować. Dobra, mamy sformatowany nasz tekst. Klikamy w nasz klip, wciskamy Alt, przeciągamy do góry, w ten sposób kopiujemy, kładziemy go nad napisami, w ten sposób napisów już nie widać. Klikamy górny klip, przechodzimy do zakładki Color, ja tutaj zrobię tak, w zakładce Color Window i Curve, czyli krzywa, i zaczynamy nasze maskowanie. Ja może na początek jeszcze dodam tutaj Alpha Output, żebyśmy widzieli, co robimy, i możemy zaczynać maskowanie. Im dokładniejsi będziemy, tym lepszy będzie nasz efekt. Zacząłem tak gdzieś od połowy klipu, żebyśmy najpierw zrobimy do końca, a później zrobimy drugą stronę. Dobra, tak wygląda nasza pierwsza klatka. Tutaj troszkę trzeba niżej. O tak. Ok. I teraz, jak już mamy wymaskowaną pierwszą klatkę, tutaj musimy kliknąć w keyframe'y, jeżeli nie są otwarte, i korektor numer 1, ten diamencik taki, klikamy, żeby podświetlił się na czerwono, i w ten sposób zaznaczyliśmy nasz pierwszy keyframe, i teraz każda zmiana maski będzie się automatycznie zapisywała jako nowy keyframe. Czyli jak kliknę teraz strzałkę do przodu, żeby przejść do kolejnej klatki i dopasujemy tą maskę, to zapisuje nam się to jako kolejny keyframe, czyli klatka kluczowa. No i tak musimy wymaskować cały klip od początku do końca. Nie będę Wam tego wszystkiego pokazywał, ja to trochę przyspieszę, żeby Was nie zanudzać, i pokażę Wam efekt końcowy. Ok, zrobiliśmy pierwszą połowę. Jak widać, wygląda to tak. I teraz musimy cofnąć się do naszej pierwszej klatki kluczowej, od której zaczęliśmy, i zaczniemy maskowanie w drugą stronę. To była chyba ta klatka, i maskujemy teraz w drugą stronę. Skończyliśmy nasze maskowanie i teraz możemy przejść już z powrotem do zakładki Edit, i jak widać, wygląda to tak. Ja na koniec dodam jeszcze z efektów Adjustment Clip na samą górę. Użyję go, żeby zrobić color grading, a efekt końcowy wygląda następująco. I don't know where you're showing.
Okej, moi drodzy, kolejny sposób na tekst, jaki możecie wykonać w DaVinci Resolve. Super prosty. Zaczynamy od wrzucenia na naszym oś czasu Text Plus. Zrobimy sobie 10 sekund. Na nasze napisy wrzucamy nasz klip. Ja tutaj przygotowałem taki film z drona. Dodamy go na górę. Wygląda to tak. Okej, tworzymy nasze napisy najpierw. Klikamy. Ja tutaj wyłączę ten klip. Klikamy napisy. Zmieniamy na wideo. Wideo w tekście. Wybierzemy czcionkę, jakąś taką fajną, grubą. Powiększymy to ładnie na cały nasz ekran, żeby ten tekst był taki soczysty. Możemy sobie tutaj transform go troszkę rozciągnąć, o tak. Powinno fajnie wyglądać. Ok, włączamy teraz z powrotem tą ścieżkę. Jak widzimy, przykryło nam to nasz tekst. Może ja wyłączę to. Przykryło nam to nasz tekst, dlatego klikamy nasz film, inspektor, composite, zmieniamy multiply. I w ten sposób uzyskujemy taki efekt, ale to jeszcze nie wszystko. Fajnie będzie, jeżeli uda nam się uzyskać efekt przelotu przez ten tekst. A żeby uzyskać taki efekt, należy kliknąć w nasz tekst w inspektorze. W inspektorze w zakładce Settings mamy taką sekcję Dynamic Zoom. Włączamy ją. Tutaj w naszym oknie klikamy w dolnym lewym rogu i szukamy Dynamic Zoom. Pokazuje nam się coś takiego. Czerwony kwadrat to nasz kadr docelowy, a zielony to kadr startowy. Więc ja sobie tutaj zamienię je i zrobimy. Ustawimy to tak, żeby to się nam mieściło w jakiejś w jednej z liter. Najlepiej jak najbliżej środka, żeby to tak w miarę fajnie wyglądało. Ja jeszcze tylko na chwilę dam troszkę ten napis bardziej na środek. Dobra, wrócimy do settings. O, i teraz to będzie bliżej środka. Ok. I w ten sposób osiągnęliśmy coś takiego. Jeszcze tutaj, w tych naszych ustawieniach Dynamic Zoom, widzimy, że mamy tutaj na Linear, zmienimy to na Ease In, Ease Out i dzięki temu to będzie tak, jak gdyby spowalniało na początku i na końcu, a przyspieszało w środku. Będzie to trochę fajniejszy efekt końcowy. Teraz ja jeszcze zrobię tak, żeby na końcu, jak już przelecimy przez ten napis, to żeby został nam jeszcze kawałek tego filmu normalnego. A zrobimy to tak, że przedłużymy nasz klip i w miejscu, gdzie kończą się napisy, bierzemy tutaj żyletkę i klikamy, żeby przeciąć z powrotem na kursor i musimy zmienić composite mode z powrotem na normal. Dzięki temu, po tym jak przelecimy przez nasz napis, będzie kontynuowane nasze wideo już poza napisem. Na koniec, jak zwykle, dodam sobie adjustment clip, którym sobie nasz obrazek ładnie pokoloruje, a efekt końcowy wygląda następująco. Ok, moi drodzy, przechodzimy teraz do trzeciego sposobu, jaki wam dzisiaj zaprezentuję. Mamy tutaj zaimportowany przeze mnie klip, a na nim taki oto przystojniak. I co postaram się zrobić, to postaram się dodać napis w taki sposób, aby moja sylwetka była jak gdyby przed napisem, czyli napis, żeby znajdował się za mną. Dokonamy tego w następujący sposób. Mamy dodany już klip na naszą oś czasu z efektów. Titles, Text Plus, przedłużamy go na długość klipu. Pierwsze co zrobimy, to sformatujemy tekst, czyli napiszemy. Tekst za obiektami, powiększymy go, zmienimy czcionkę na taką fajną, grubszą. Powiększę go jeszcze trochę. Okay. Pokażę wam, jak zrobić napis taki na wzór neonu. Aby to zrobić, wchodzimy w tutaj w shading, klikamy tutaj outline, zmienię kolorek na jakiś taki fajny zieloniutki. Tutaj
dodamy kolejną warstwę tego napisu, która będzie naszym właśnie neonem. Dwójeczkę musimy kliknąć Enable. Jest również Outline, tylko Appearance. I tutaj w sekcji Softness klikamy podwójnie. Ja tutaj zwiększę gdzieś tak do około 6. I tutaj tam Glow damy, damy na piąteczkę. Już teraz mam ten napis świeci na czerwono, więc zmienimy na taki sam zielony jak warstwa numer 1. Dobra, tak będzie wyglądał nasz tekst. Możemy jeszcze, moi drodzy, zanim wystartujemy z tworzeniem naszego efektu, to ja jeszcze dodatkowo zrobię tutaj taki efekt pisania, czyli wchodzimy cały czas będąc w tekście, tekst, na dole mamy write on, klikamy w klatkę, w której chcemy, żeby nasz napis był w całości. Keyframe przy write on, cofamy do zera, zmniejszamy tutaj, dzięki temu nasz napis będzie się pisał i na końcu zrobimy też, żeby on nam zniknął w podobny sposób. Ponownie keyframe, to jest ostatnia klatka, w której napis jest cały i na końcu już go nie będzie, tylko w drugą stronę zniknie i on także się pojawia i znika. Tylko jak widzicie, ten napis w tym momencie przykrywa moją twarz, a chcemy zrobić, żeby był jak gdyby za mną. Jak tego dokonać? Już wam tłumaczę. Klikamy w nasz klip, przytrzymując klawisz Alt, przeciągamy go nad nasz napis. W ten sposób tworzymy kopię z podświetlonym tym górnym klipem. Przechodzimy do zakładki Color i w zakładce Color wybierzemy sobie Magic Mask. Ta opcja, moi drodzy, niestety dostępna jest tylko w wersji programu DaVinci Resolve 17 i wydaje mi się, nie jestem tego pewny, możecie podpowiedzieć w komentarzach, wydaje mi się, że jest dostępna tylko w wersji płatnej Studio, więc niestety nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać, aczkolwiek jest to bardzo fajna nowa funkcja, którą chciałbym wam zaprezentować. Ok, klikamy w Magic Mask, mamy tutaj dwie opcje tego maskowania, jest to maskowanie Person albo Feature, my wybieramy Person, klikamy tutaj ten plusik i malujemy na mojej sylwetce jakiś taki dowolny kształt, tak naprawdę na to, byleby znajdował się na mojej sylwetce, nie wychodził poza nią. Ok, tutaj mamy taki przycisk, który pokazuje nam, co jest wymaskowane. Jak widzicie, komputer już tutaj wykonał całą pracę praktycznie za nas. Moja sylwetka jest dosyć ładnie wymaskowana. Magic Mask, w przeciwieństwie do tego maskowania, które pokazałem wam w pierwszym, różni się tym, że całą robotę właśnie wykonuje za nas komputer i nie musimy, tak jak tam, klatka po klatce wykonywać tego maskowania, tylko całość jest wykonana automatycznie. Jednak musimy sobie teraz to strakować na długości całego klipu, więc najpierw strakujemy do przodu, klikając tutaj play. Tutaj na końcu nam się trochę posypało, ponieważ ta koszulka, kolor koszulki zlał się troszkę z tutaj naszym tłem, ale mam nadzieję, że to nie będzie nam przeszkadzało, bo napis jest trochę wyżej, więc powinniśmy być ok. Zobaczymy później, może trzeba będzie to poprawić. Teraz tutaj klikając ten przycisk wrócimy do klatki, od której zaczęliśmy nasze maskowanie i strakujemy teraz tą maskę do początku naszego klipu. Dobra, robota skończona. Jak widzicie, całkiem szybko to poszło w porównaniu do maskowania klatka po klatce i robienia tego samemu. Jest to o wiele szybsza metoda, o wiele wygodniejsza i wydaje mi się, że również dokładniejsza. Dobra, ja już wyłączę to podświetlenie czerwone. Klikamy jak zwykle prawym przyciskiem tutaj w to pole, gdzie są nasze nody. Dodajemy alpha output, łączymy jak zawsze przy maskowaniu. I już jak widać, pojawił się napis za moimi plecami. I teraz, jak widzimy tutaj, może delikatnie mogłoby być lepiej, ale można to tutaj poprawić w ustawieniach. Zwiększymy ten radius tutaj i jak widzimy, już nam się tutaj o wiele lepiej to wygląda. Zostawimy na piątce. Dam może tutaj też troszkę tego blura. A, powinno być wystarczyć na siódemeczkę. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak, o wiele lepiej to wygląda.
Dobra, możemy wrócić teraz już z powrotem do zakładki Edit i jak widzimy, efekt wygląda całkiem nieźle. Na maskowanie muszę wam powiedzieć, że genialna robota. Teraz pokażę wam teraz jeszcze na koniec, jak podkręcić troszkę ten efekt naszego neonu, żeby było bardziej przekonujące. Klikamy w nasz tekst, przechodzimy do tutaj shading, zaznaczę sobie tutaj markerami, gdzie się kończy i zaczyna nasza animacja. OK, i tutaj w elemencie drugim, gdzie jest Enabled, klikamy Keyframe, czyli naszą klatkę kluczową i co kilka klatek będziemy sobie włączać i wyłączać. OK, mamy już prawie skończony efekt, jaki chcieliśmy uzyskać. Na koniec, jak zawsze, dodam sobie z efektów na górę Adjustment Clip, w którym wykonam kolorowanie tego obrazu i efekt końcowy wygląda następująco. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zaprezentowane przeze mnie dzisiaj efekty podobały wam się i chętnie będziecie wykorzystywać je w swoich projektach. Na koniec, standardowo chciałbym poprosić was o like, sub, dzwonek i zaprosić do oglądania kolejnego odcinka, który pojawi się na moim kanale już w przyszłym tygodniu. Cześć!